Cześć wszystkim. Ponieważ jak wiadomo, Facebookowi mają lepiej, to zapewne część z Was już doskonale wie, że miałem ostatnio okazję gościć w talk show 20 metrów kwadratowych Łukasza. Korzystając z tej niecodziennej sytuacji, postanowiłem zrobić równie niecodzienną konfrontację i przy okazji lekko strollować gospodarza programu. Zapraszam. Właśnie jadę do Łukasza, do Warszawy, do jego słynnej 20-metrowej kawalerki, w której przeprowadzę wywiady ze znanymi i różnymi ciekawymi ludźmi. Pomysł na internetowy talk show rzeczywiście przyznam genialny, ale odwieczne pytanie brzmi, czy kawalerka Łukasza Jakubiaka, w której przeprowadza wywiady ze znanymi i ciekawymi ludźmi, naprawdę ma 20 metrów kwadratowych? Mam zamiar się o tym przekonać. Łukasz oczywiście o tym nie wie. To będzie mała niespodzianka. W kieszeni będę miał miarę, którą będę musiał w odpowiednim momencie wyciągnąć i po prostu na bezczela zmierzyć mochatę. Jak on na to zareaguje? Myślę, że z uśmiechem. To jest gość pozytywny bardzo, więc powinno być śmiesznie i ciekawie. Mam również nadzieję, że wywiad będzie równie fajny. Tak więc jadę do Warszawy na konfrontację Jakubiaka. Mieszkanie, w którym Łukasz prowadzi swój talk show, faktycznie nie należy do największych. Szczerze mówiąc, to jest ten typ mieszkań, które zimą można ogrzać przy pomocy włączonego laptopa. Rozmowa była jednak bardzo sympatyczna. Czekałem tylko na odpowiedni moment, żeby wyciągnąć miarę i zaskoczyć Łukasza swoją propozycją. W pewnym momencie Łukasz odczytał propozycję jednego z widzów, która brzmiała tak. Paweł mówi, zadaj pytanie Łukaszowi. I to był ten moment. Paweł mówi, zadaj pytanie Łukaszowi. Znaczy, ja mam tobie zadać pytanie. No, może pomijmy. A mogę? Mhm. Ile metrów ma twoja kawalerka? To jest podchwytliwe pytanie. Podchwytliwe? Na pewno, no 20. Przygotowałem się na tę okoliczność. Jeżeli nie masz nic przeciwko, to ci zmierzę. Śmiało. Mogę ci zmierzyć? Wiesz. Mam wyniki, mam tutaj kartkę z wynikami, kartkę, z której wynika, że kawalerka Łukasza Jakubiaka, w której nagrywa swój internetowy talk show 20 metrów kwadratowych Łukasza, tak naprawdę ma tych metrów. Aha, i tu jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ Łukasz w pośpiechu szukał kartki, na której mógłbym spisać wyniki moich pomiarów. I chyba przez przypadek dał mi kartkę z pytaniami do Izajacha Mustafy, który również był gościem w jego kawalerce. I muszę powiedzieć, że kilka z tych pytań i kilka zapewne odpowiedzi nie weszło do publikacji, tak więc Łukasz, pilnuj się, mam tutaj haki na ciebie. Ale wracając do wyników, kawalerka Łukasza Jakubiaka, w której prowadzi swój internetowy talk show 20 metrów kwadratowych Łukasza, w rzeczywistości ma tych metrów 20,8. Jaki z tego wniosek? Odpowiedź A. Łukasz powinien zmienić nazwę swojego kanału na 20,8 metrów kwadratowych Łukasza. Odpowiedź B. Powinien zabudować cegłami 80 cm kwadratowych ze swojego mieszkania i pozostać przy starej nazwie. Tak czy inaczej, jeżeli chcecie zobaczyć cały wywiad, zapraszam w najbliższą sobotę na kanał Łukasza. Ja tymczasem zmykam. Zmienić tą koszulkę, bo strasznie interferuje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.